Cześć, ja nazywam się Andrzej Tucholski, a ty oglądasz Ultimate Quest, czyli moje trwające cały rok wyzwanie Jak się uczy. W 2015 roku zajmujemy się tym, jak notować, przyswajać informacje, jak je przetwarzać, jak najszybciej destylować z nich wiedzę i tą perfekcję, dzięki której potem można być mistrzem w zupełnie nowych dziedzinach. Czwarty odcinek Ultimate Questu chcę poświęcić temu, to jest akurat na specjalne życzenie jednego z widzów, Piona, życzyć powodzenia na maturach, a jak przyswajać ogromne partię materiału w bardzo krótkim czasie. Matury się zbliżają, mam wrażenie, że ten konkretny widz dobrze wiedział, o co pyta. Słuchajcie, uczenie się powoli, tak z wysmakowaniem, jest fajne, można na długo się nauczyć, ale jak już wspomniałem, jest powoli, czyli jak się zostało do matur miesiąc, to niestety to nie przejdzie. Nie wiem, z czego się teraz uczą maturzyści, ja się uczyłem z Wademekum Operonu, tak się nazywała ta firma. I generalnie projekt 3 lata w 3 tygodnie był bardzo mocno grany. Na szczęście z kolegą, moim ówczesnym przyjacielem, podołaliśmy. Poszliśmy na studia na te, na które chcieliśmy. No ale da się, słuchajcie, wspominam o tym, że da się. Przechodząc do konkretów. Są dwie najważniejsze rzeczy, które trzeba przyswoić, zrozumieć, zastosować niestety, jeśli chce się przyswoić ogromną partię materiału w bardzo krótkim czasie. Po pierwsze selekcja, po drugie optymalizacja. I wydaje mi się, że selekcja jest ważniejsza. Można, z takie troszeczkę już przestarzałe powiedzonko ze świata hazardzistów, można próbować oszukać maszynę losującą, jednorękiego bandytę w kasynie, ale o wiele więcej zarobisz, jak znajdziesz po prostu wadliwego jednorękiego bandytę. Selekcja jest o wiele ważniejsza od metody późniejszej egzekucji. Słuchajcie, najważniejsza rzecz to zrozumieć, co trzeba umieć na dany egzamin. Powtórzę to, bo naprawdę najważniejszą rzeczą jest pojęcie, co trzeba umieć na dany egzamin. Czasem profesor jest tak fajny, że da skrypt. Na maturze niestety skryptem jest podsumowanie 3 lat, nazywające się z reguły Wademekum, kupionym w Empiku czy w innej księgarni waszego wyboru. Ale z tego Wademekum sporo rzeczy niestety bardzo możliwe, że nie będzie na maturze. Dlatego bardzo ważne jest, żeby podjąć bardzo prosty wybór. Które 20% materiału da mi 80% zrozumienia tego materiału? Jeśli ja się uczyłem, akurat zdawałem rozszerzoną geografię i WOS na maturach. Jeśli zdawałem rozszerzony WOS, to przede wszystkim starałem się zrozumieć podwaliny zasad tego, jak powstała Unia, no bo to jest 3/4 WOS-u tak naprawdę dzisiaj. I dopiero potem na to nakładałem inną wiedzę. Selekcją jest to, żeby odrzucić to, co jest ci niepotrzebne. Mam koleżankę, która się uczyła do matury z historii, czytając po prostu, chyba w wyborczej było takie zestawienie książek, historia świata, czy coś takiego, nie pamiętam już teraz, to było parę ładnych lat temu. I ta moja koleżanka uczyła się z takiego wielkiego 7-księgu historia świata i zdobyła o wiele mniejszą punktację z matury niż, o wiele mniejszą ilość punktów z matury niż mój kolega, który po prostu machnął w Wademekum. Trzeba wiedzieć, czego się uczyć. I matura, słuchajcie, mądrość, którą mi powtarzali moi rodzice. Może zdawać maturę, a może też pójść na studia. Mianowicie, jeśli ktoś się mega skupia, żeby być cudownie przygotowanym do matury, ma problem, szczerze mówiąc, potem. Nadmiar wiedzy strasznie szkodzi na egzaminach. A osoba, która wie, że ma zdać maturę czysto, technicznie i utylitarnie, zamienić czas spędzony przed maturą nad książkami w dostanie się na ulubiony kierunek. Słuchajcie, matura jest pośrednikiem. Ona nie gra aż takiej roli tutaj znowu. Nie dacie się sobie wkręcić jakichś czarów medialnych, że matura jest najważniejszym, co was spotyka w życiu. Nie jest. Dlatego powtarzam, ważne jest, żeby zrozumieć, co trzeba umieć, nie nawalać na samego siebie za dużo, uczciwie podejść do tej rzeczy, którą już się wyselekcjonujesz, trzeba umieć i spojrzeć na nią, który 20% tej rzeczy da mi 80% zrozumienia wiedzy. I z drugiej strony, jak potem sprawić, to jest taka selekcja 2, żeby te 80% pozostałe w miarę ścisnąć w czasie. I teraz o tym opowiem. Drugą rzeczą jest optymalizacja. I optymalizacja to jest takie uczenie się ekonomiczne, żeby nie marnować czasu i zasobów. Po pierwsze, najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o uczenie się, jest zrozumienie. Bardzo dużo ludzi, którzy się uczą, popełnia kardynalny błąd i dochodzą do momentu, kiedy im świta, i pomijają dalszą naukę, żeby naprawdę skapować. Ja jak czytam podręcznik 5 raz, przelatuję już przez jakieś strony myśląc, to umiem. Nie umiem. Mój umysł po prostu rozpoznaje te słowa, bo je już widział 5 razy. To nie jest taka wiedza, że jak siądziesz nad kartką papieru, to ci się przyswoi. Nadal nie. Bardzo ważne jest, żeby mając już zoptymalizowaną tą naszą materiał wstępny, input, którym chcemy się zająć, zbudować sobie z niego szkielet.
tak naprawdę wracam do tych 20% i ten szkielet mega przemielić na różne sposoby, rysować go w mapy myśli, jeśli chcecie, wypisywać, zrobić tego skoroszyt, plan, cokolwiek, ten szkielet, tą bazową wiedzę należy pojąć, no, organicznie aż, każdą komórką waszego ciała. Jak będziecie mieli to cyknięte, to potem nałożenie na to innej wiedzy będzie banalne, bo ta wiedza będzie wskakiwała w gotowe szufladki. To tak jakbyście chcieli posegregować wszystkie posiadane przez was przedmioty, książki, poduszki, ubrania, skarpetki, butelki z wodą mineralną do ogromnego kosza, tak wygląda, taki wielki, wielki kosz wiklinowy. Tak wygląda uczenie się naraz z podręcznika, a wyobraźcie sobie, że najpierw zbudujecie świetny regał z Ikei, który się nazywa z pięcioma umlautami i brzmi jak nazwa norweskiej kapeli death metalowej i sobie, i on ma takie fajne 64 pól, 64 pola i w te pola sobie wkładacie wszystkie przedmioty. To dokładnie takim umlautowym regałem z Ikei jest zbudowanie sobie skoroszytu, szkieletu, wiedzy, którą chcecie pojąć. I na tym dobrze posiedźcie. Mając już to gotowe, spoko, lećcie, przelećcie przez 5 razy przez to wademekum, podkreślajcie wszystko, co ciekawe. Pamiętajcie, żeby nie wpaść w tę pułapkę, że już wam świta, nie umiecie. Obiecuję wam, że nie umiecie. Ja nie umiałem, żaden z moich przyjaciół nie umiał. Jeśli ogląda mnie ktoś, kto jest na pograniczu bycia savantem, jest genialny, niech się do mnie zgłosi, bo ta osoba będzie po jednym przeczytaniu umiała, ale większość z was pewnie nie. Dlatego doradzam z czystego, naprawdę z czystymi chęciami, ze szczerego serca, przelećcie kilka razy wademekum, ale dopiero mając szkielet. Dalej nie ma nic. Spojrzałem jeszcze raz w scenariusz, bo może o czymś wspomniałem, ale tak się rozkręciłem, że niechcący powiedziałem całość. Ja jeszcze będę w okresie maturalnym, tak mi się wydaje, w ogóle poświęcę osobny Turbo Quest temu, jak się nauczyć, jak bardzo szybko ogarnąć 3 lata wstecz, a bo to się przydaje na studiach, bo na studiach, moi drodzy, matura jest co pół roku tak naprawdę. I w sumie jest fajnie, człowiek przyzwyka do tego i wcale nie ma jakiegoś wielkiego hopla. No ale, jak wiadomo, musi być w życiu trochę histerii. Matura jest fajnym powodem do medialnego histeryzowania. Więc Jezus Maria, matura. Życzę wam, żeby wam fajnie poszło, kiedy będziecie to oglądać. Ja ten film emituję, nie wiem kiedy, bo nagrywam go tydzień czy dwa wcześniej, bo Ultimate Questu co 2 tygodnie. Ale chyba w marcu to będzie szło. Więc jeszcze do matur sporo czasu, chill out. Jak się zastosujecie, wszystko będzie dobrze. Tak się uczy dużych partii materiałów. W najbliższą środę Turbo Quest, za 2 tygodnie kolejny Ultimate. Życzę wam przepięknego dnia. Trzymajcie się ciepło. Ciao.